Dzień dobry. Ten film nagrywam w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Nie będę się jednak w nim odnosił do tych świąt. Jeżeli chcesz poznać moje zdanie, moje przemyślenia na ten temat, obejrzyj film z zeszłego roku Prawdziwe Polskie Święta tutaj na YouTube, na moim kanale. Jestem jak najbardziej aktualny, nie mam tutaj specjalnie więcej do dodania. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne życzenia, które składamy sobie w czasie świąt. Życzenia spokojnych, radosnych świąt. Może to się wydać sztampowe, może to się wydać takim oklepanym frazesem, ale jeżeli jest wypowiedziane naprawdę, ze zrozumieniem tego, co się mówi, to są jedne z najpiękniejszych życzeń, jakie można złożyć. Spokoju i radości. Życzysz komuś spokoju. Do tego spokoju chciałbym się odnieść. Spokój niesie radość. Spokój niesie rozwiązanie problemów. Spokój niesie możliwość powrotu do zdrowia. Niesie uzdrowienie sytuacji życiowych. Spokój, głęboki wewnętrzny spokój prowadzi do szczęśliwego życia. Mówisz tak, ale jak ten spokój osiągnąć? Żyjemy w świecie pełnym zgiełku, harmidru, pędu. Wszystko dookoła jest niespokojne, ludzie nerwowi, szczególnie można było to właśnie w tym przedświątecznym okresie zauważyć. Gdzie szukać tego spokoju? Owszem, można wyjechać gdzieś na łono przyrody, odpocząć, osiągnąć spokój, ale wracamy. Wracamy i od nowa to samo. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby żyć samotnie na szczycie góry wśród przyrody, zwierząt. Wiesz już, co chcę ci powiedzieć. Ten spokój, głęboki i prawdziwy spokój można odnaleźć tylko i wyłącznie wewnątrz siebie. Jak to zrobić? Za chwilę podam ci dwie metody. Dwie metody, które pozwolą ci ten spokój osiągnąć. Metody, które ułatwią ci życie. Zacznijmy od metody pierwszej. Jeżeli trenujesz jogę, najprawdopodobniej znasz wiele elementów z tej metody. W jodze nazywa się to scentrowaniem. Jest to bardzo, bardzo dobra metoda do osiągnięcia spokoju i nie tylko na chwilę, również na dłuższą metę. Co trzeba zrobić? Na początek musisz to trenować właśnie w spokojnym miejscu, znaleźć sobie takie spokojne miejsce, gdzie nic nie zakłóci ci spokoju. Potem będziemy wychodzić z tym dalej. I w tym spokojnym miejscu przyjmij pozycję wygodną dla ciebie. Nie pozycję lotosu, jak mówi yoga, nie pozycję trupa, jak mówi Austin Osman Spare. Taką pozycję, która będzie jak najwygodniejsza dla ciebie, będzie rodziła jak najmniej napięcia. Rozluźnij wszystkie mięśnie. Też w różnych poradnikach mówią o rozluźnieniu mięśni. Nie mówią dokładnie, jak to zrobić, nie zawsze jest to proste. Mięśnie rozluźniaj, zaczynając od stóp i łydek, idąc dalej w górę ciała. Kiedy tak się rozluźniasz, czasami pewne partie mięśni odmawiają rozluźnienia, cały czas pozostają w napięciu. Co wtedy zrobić? To napięcie zmaksymalizuj. Napnij te partie mięśni do granic możliwości i odpuść. Poczujesz ulgę i mięśnie rzeczywiście się rozluźnią. Przy usuwaniu napięcia z całego ciała nie zapomnij o rzeczy najważniejszej. Twarz. Twarz rodzi 90, jedni mówią 80, w każdym razie bardzo dużo napięcia. Wszystkie twoje myśli, emocje odbijają się na twarzy, twarz się napina. Także pamiętaj, żeby dokładnie i bardzo starannie rozluźnić twarz. Kiedy już mięśnie są rozluźnione, nie zapominaj o głębokim oddychaniu. Świadome, głębokie, równomierne oddychanie. W tej pozycji, w tym układzie zacznij skupiać się
na punkcie wewnątrz ciebie. Ten punkt leży jakieś 2-3 cm nad splotem słonecznym. Jest to punkt spokoju. To jest punkt, w którym mieszka spokój. Ten spokój jest zawsze w sobie, natomiast nie jest uwalniany, jest blokowany. Ten punkt, staraj się go wyczuć. Postaraj się wyczuć, jak wielki wewnętrzny spokój odczuwasz w tym punkcie i napełniaj go pokojem. Spokojem, równowagą. Niech spokój łączy się ze spokojem. Niech spokój, który drzemie w tobie, łączy się ze spokojem, który tam posyłasz. Niech staną się jednym, niech się zazębiają, niech mają wspólną wibrację. Całkowity poczujesz. W pewnym momencie poczujesz taki całkowity wewnętrzny spokój, a co więcej, do tego dojdzie akceptacja siebie i akceptacja sytuacji, w której się znajdujesz. Zapamiętaj ten stan. On jest bardzo ważny. Oczywiście nie na siłę, nie z napięciem. Po prostu postaraj się jak najgłębiej wejść w ten stan i zapamiętać go. Zapamiętaj ten stan głębokiego wewnętrznego spokoju. To ci będzie potem potrzebne. Powtarzaj to ćwiczenie, jeżeli możesz, kilka razy dziennie. Jeżeli nie, to przynajmniej raz dziennie. Z tym, że tutaj cię ostrzegę, w książkach, na filmach nie zawsze ostrzegają przed negatywnymi skutkami. Jeżeli będziesz robić to ćwiczenie wieczorem, przed zaśnięciem, możesz mieć bardzo nieprzyjemne sny. O co chodzi? To nie jest wynikiem jakiegoś działania magicznego. Po prostu twoje wewnętrzne napięcia w śnie wychodzą na wierzch. Wychodzą na wierzch, aby mogły zostać uzdrowione. One już nie wrócą, ale może nie zaczynaj od tego, to może cię zniechęcić. Kiedy już masz w sobie zapamiętany taki wewnętrzny stan spokoju, staraj się wyjść z tym na zewnątrz. Nie wiem, może byłeś w Tajlandii. Co ciekawego można tam zauważyć? Na targu, pełnym gwaru, szumu, niepokoju, ruchu, nagle gdzieś zza rogu wyłania się postać w pomarańczowych szatach, buddyjski mnich. Idzie spokojnie, w zasadzie nie idzie. Płynie pełen spokoju poprzez ten harmider, rozgardiasz, gwar. Zauważ, wszyscy dookoła na chwilę się uspokajają. Ten spokój, ten jego spokój wpływa na otoczenie. Przechodzi dalej. On już osiągnął ten stan. Ty też staraj się powoli wychodzić z tego swojego cichego miejsca i w miejscach o coraz większym natężeniu niepokoju przywoływać w sobie ten stan. To jest już pewien wzorzec, pewna matryca. Masz go w sobie po tych ćwiczeniach. Dojdziesz w końcu do tego, że będziesz w stanie wywołać spokój w każdej sytuacji. Zobacz, jak to jest ważne, jak wiele błędnych decyzji, jak wiele niepotrzebnych słów jest wypowiedzianych, jak wiele rzeczy w twoim życiu zostało zepsute przez działanie w niepokoju, w emocjach, w stresie, w pośpiechu. Jeżeli będziesz podchodzić do życia z tym wewnętrznym spokojem, jeżeli będziesz ten spokój w sobie kultywować, zobaczysz, twoje życie zacznie się inaczej układać, twoje problemy będą się szybciej rozwiązywać, zdrowie będzie dużo szybciej wracać do ciebie. Jeszcze obiecana druga metoda. Tutaj odniosę się do części z mojego filmu, jak wznieść się na wyższy poziom. Ten film został przez przypadek skasowany, jak pewnie wiesz. Niedługo, bardzo niedługo go przywrócę. Chodzi o to, żeby obserwować. Zdać sobie sprawę, kim jesteś. Jesteś tą głęboką, wewnętrzną istotą, która nie odczuwa zimna, głodu, bólu, która obserwuje. Obserwuje to, co się dzieje na zewnątrz ciebie. Oczywiście
w pewnym sensie odczuwa bodźce. Bodźce z zewnątrz, bodźce przekazywane przez twoje ciało. Natomiast jeżeli podejdziesz do życia, do tego, co się dzieje, z pozycji tej istoty, obserwującej, analizującej, podejmującej decyzje bez emocji, z uczuciami, ale bez emocji. Uczucie to jest to, co dociera do ciebie z zewnątrz, jak najbardziej trzeba to brać pod uwagę. Natomiast emocja to jest twoja ocena, twoja interpretacja tego, co wpływa z zewnątrz, interpretacja narzucona przez twoje życie, przez twoje doświadczenia. Jeżeli będziesz podchodzić do życia z tej pozycji obserwatora, to też te twoje doświadczenia, nawyki zaczną się zmieniać i będzie ci w tym życiu dużo łatwiej osiągnąć spokój. Spokój, który niesie tak wiele dobrego. Cóż, na te święta i na przyszłe święta, pomiędzy świętami, na całe życie. Życzę ci takiego stanu, w którym osiągniesz spokój, będziesz łatwiej rozwiązywać swoje problemy. W wypadku, kiedy nawet zdarzy ci się jakaś choroba czy nieprzyjemna sytuacja, będziesz dużo szybciej z tego wychodzić. To jest twoje życie i ty decydujesz. Ale zapewniam cię, że dużo łatwiej będzie ci się po tym życiu poruszać, jeżeli nauczysz się, może na początku na chwilę, potem na coraz dłużej, osiągać ten stan głębokiego wewnętrznego spokoju. Zapraszam cię na inne moje filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Jak wiesz, po trochu wgrywam te filmy, które zostały przez przypadek utracone, odzyskane dzięki fantastycznej pomocy jednego z was. Są też nowe filmy, tak jak ten. I co jakiś czas będą również nowe. Wszystkie nowe oznaczam jako nowy film. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.